R36S to moja trzecia przenośna konsola z Chin po Anbernic RG35XX i Miu Mini Plus. Miałem także styczność z Datafrog SF 2000, ale to trochę inna półka i nie zamierzam jej uwzględniać i porównywać w tej recenzji. W skrócie, R36S można określić jako jedną z lepszych retro konsol do $40. Na starcie ma wgrane ponad 15 tysięcy gier z wielu emulatorów. Konsolę kupiłem na AliExpress podczas jednej z wyprzedaży. Z kuponami rabatowymi, które były wtedy dostępne na China.pl, zapłaciłem $30.78, czyli około 120 zł. Polecam wpisać R36S w wyszukiwarkę AliExpress, a następnie przejść do obłędnych ofert lub monet AliExpress w aplikacji. Zauważyłem, że AliExpress w taki właśnie sposób wrzuca szukane przez nas produkty w dużo niższej cenie do różnych okazji. Konsola jest dobrze zabezpieczona w plastikowej formie z piankowym ochraniaczem na ekran. W pudełku nie znajdziesz zbyt wielu rzeczy. Oprócz samej konsoli dostaniesz kabel ładowania USB-C, instrukcję obsługi oraz folię ochronną. Warto wiedzieć o tym, że zestawy z AliExpress mogą się od siebie różnić. Urządzenie jest małe, ale nie do końca kieszonkowe. Nie jest też zbyt ciężkie i świetnie leży w dłoniach. Pod względem rozmiarów jest minimalnie większe od Anbernic 35XX. Z całej trójki to Miu. Mini Plus jest najbardziej kompaktowe pod względem noszenia w kieszeni. Z lewej strony urządzenia znajdują się przyciski zasilania i resetu, obok których umieszczony jest slot na kartę microSD, oznaczony jako TF2 Game, służący wyłącznie do przechowywania plików gier. Warto zaznaczyć, że przycisk zasilania nie wyłącza konsoli, jeśli jest włączona. Naciśnięcie przycisku uruchamia tryb uśpienia i wybudzania. Aby wyłączyć konsolę, trzeba wejść do menu i wybrać opcję wyłączenia. Na prawej stronie urządzenia znajduje się drugi slot na kartę microSD, tym razem oznaczony jako TFTOS. Ten slot służy do przechowywania systemu operacyjnego. Domyślnie jest to system oparty na Linuxie, ArcOS, Anbernic RG35XX i Miu Mini Plus. Na jednej karcie SD znajduje się zarówno system, jak i gry. Anbernic w porównaniu z Miu ma dwa sloty na kartę microSD. Zwykle zaleca się wymianę kart microSD dostarczanych wraz z przenośnymi konsolami na lepsze jakościowo, ponieważ często przestają działać po kilku grach. Warto o tym pamiętać. Nad slotem karty znajduje się także przycisk do regulacji głośności. Na filmiku z gameplayu nagrywałem z dwoma różnymi poziomami głośności 20-30% oraz około 60%. Na dolnej części znajdują się dwa porty USB-C. Jeden do ładowania, oznaczony jako DC, a drugi do transferu danych, oznaczony jako OTG. Między nimi znajduje się gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Możesz także zauważyć dwa otwory głośników po obu stronach portów USB. Zwróć także uwagę na wklęsłe analogowe gałki. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby znajdowały się na tym samym poziomie, co wszystkie inne przyciski na panelu przednim. Konsola R36S, podobnie jak Anbernic RG35XX i Miu Mini Plus, ma 3,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości 640x480 pikseli, który oferuje dobrą reprodukcję obrazu i przyjemne dla oka barwy. Jestem przekonany, że ekran jest obiektywnie lepszy niż ekran w Miu Mini Plus ze względu na lepszą jasność i bardziej żywe kolory. Przyciski oraz krzyżak są łatwe do naciśnięcia i trzymają się dobrze. Oczywiście odczucia mogą się różnić w zależności od indywidualnych preferencji, ale osobiście nie mam większych zastrzeżeń. Gałki analogowe działają bardzo płynnie i są naprawdę świetne w użytkowaniu. Można je również nacisnąć, co generuje wyraźny dźwięk kliknięcia. Anbernic i Miu nie mają gałek analogowych. Przyciski Select i Start wciskają się z dźwiękiem kliknięcia, podobnie jak przycisk funkcji oznaczony jako FN. W domyślnej konfiguracji przy starszych wersjach oprogramowania ArcOS przycisk FN nic nie robi i nie można go przypisać jako skrótu klawiszowego. Tylne przyciski L1, L2 oraz R1, R2 są trochę za głośne. Mimo to działają bez problemu i nie drżą, ani nie skrzypią po mocniejszym naciśnięciu. R36S korzysta z baterii litowo-jonowej o napięciu 3,7V i pojemności 3200 mAh. Tego typu ogniwa można zakupić w wielu sklepach, w tym na przykład na AliExpress.
Bateria pozwala cieszyć się graniem od 4 do 6 godzin. Wszystko zależy od tego, w jakie gry grasz. Mio ma natomiast baterię o pojemności 3000 mAh, co pozwala na dłuższy czas gry w porównaniu do Unbernic z baterią o pojemności 2600 mAh. Jeśli chodzi o wydajność, nie jest źle, ponieważ urządzenie wyposażono w procesor Rockchip RK3326 o taktowaniu 1,3 GHz do 1,5 GHz z układem graficznym Mali G31 MP2. Dodatkowo podzespoły są wspierane przez 1 GB pamięci RAM w standardzie DDR3L. Unbernic wyposażony jest w 4-rdzeniowy procesor ARM, A9 o taktowaniu 1,6 GHz, a także 256 GB pamięci DDR3. Miu posiada 2-rdzeniowy procesor ARMWAV7 o częstotliwości 1,2 GHz i 128 GB pamięci DDR3. W tej kategorii R36S nie ma sobie równych. Podobnie jak urządzenia tego typu, konsola R36S może uruchamiać systemy takie jak Capcom System, MAME, PC Engine, Super Famicom, NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy Classic, Color i Advance, NDS, Mega Drive, Dreamcast, Game Gear, Neo Geo, PS1, PSP, PC, za pomocą Portmaster i wiele więcej. Jeśli chodzi o nowsze systemy, takie jak PS1, Dreamcast czy PSP, to wydajność w dużej mierze zależy od wybranej gry. Podczas gdy Tekken Dark Resurrection czy GTA Vice City Stories z PSP działa bez większych zakłóceń, to wyścigi samochodowe typu Crazy Taxi, Need for Speed są praktycznie niegrywalne. Podsumowując, wyróżniającymi się atutami R36S są przede wszystkim jej przystępna cena w porównaniu do oferowanego zakresu możliwości. To idealna opcja dla tych, którzy pragną cieszyć się grami retro bez konieczności głębokiego sięgania do kieszeni. Dodatkowo ekran IPS zapewnia wyjątkowo klarowny obraz, który w połączeniu z żywymi kolorami tworzy niezapomniane wrażenia wizualne podczas każdej sesji grania. Konsola wyróżnia się także bogatą zawartością. Ponad 15 tysięcy gier z wielu emulatorów dostarcza mnóstwo rozrywki od samego początku. Co więcej, łatwość obsługi sprawia, że dodawanie nowych gier i plików ROM jest niezwykle proste. Pomimo tych licznych zalet, R36S nie jest pozbawiona drobnych wad. Nieco za głośne triggery z tyłu mogą być irytujące dla niektórych graczy, chociaż ich działanie w praktyce nie stanowi większego problemu. Dodatkowo karty microSD dostarczane razem z konsolą mogą być niskiej jakości i po pewnym czasie mogą przestać działać, co zaleca wymianę na lepsze jakościowo karty. Mimo tych niewielkich niedoskonałości, konsola R36S pozostaje doskonałą opcją dla każdego, kto poszukuje przystępnej cenowo, a zarazem solidnej, przenośnej konsoli retro. Jeśli chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami z konsolą lub masz jakieś pytania, zostaw komentarz pod filmem. Thank you.
Zaczynamy.